Paulina, jesteśmy na uroczystym wernisażu twojej najnowszej wystawy. Zdradź nam rąbek tajemnicy. Co to jest za wystawa? Ile prac prezentujesz i pod jakim tytułem? To jest moja pierwsza w życiu wystawa. Debiutancka. Tak, pod tytułem Rozsypując na wietrze i prezentuję na niej 21 prac. A powiedz, jakim cudem właśnie stworzyłeś tak piękną wystawę, że patrząc właśnie na twoje obrazy, wyglądasz na profesjonalistę, na osobę, która tak naprawdę już kilkanaście lat przynajmniej jest na rynku. Jestem amatorem, nie uczyłam się nigdy malować. A tego nie widać. Maluję to, co mi w duszy gra tak naprawdę od dziecka. Powiedz, jaką technikę wykorzystujesz przy tworzeniu swoich prac i powiedz, w jakim stylu są twoje prace, w jakim stylu kulturalnym, może tak to zapytam, może w ten sposób zapytam. Maluję akrylem, tak naprawdę to, co przychodzi mi do głowy, to są moje inspiracje ze mnie, tak? Powiedz, Czasem też inspiracje słowem, bo też piszę, więc czasem słowa i obrazy po prostu się przenikają i powstaje obraz. Powiedziałam, że jesteś samoukiem i powiem, że takim doskonałym nawet samoukiem na poziomie wielu profesjonalistów, bo sam już jesteś profesjonalistą, ale skąd właśnie masz zaszczepioną miłość właśnie do sztuki? Skąd właśnie u ciebie to wywodzi się właśnie to malarstwo? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Czy obrazy, które tutaj prezentujesz w dniu dzisiejszym, do kiedy będziemy mogli je oglądać oraz czy są do nabycia? Jeszcze nie są do nabycia, a myślę, że oglądać będziemy około miesiąca. Czy masz plany zawodowe na dany rok? Czy będziesz te dane prace prezentować w innych miejscach? Tego jeszcze nie wiem, jak mówiłam, to moja pierwsza wystawa. I na samo zakończenie powiedz, gdzie nasi widzowie oraz twoi fani będą mogli znaleźć ciebie w social mediach? Jakie masz strony? Mam stronę Madame Lucy Papillon, ale ona dopiero się tworzy i będzie też zmiana nazwy, więc nazwa będzie Lukasyc. No właśnie, najważniejsze to, czego nie zapytam u ciebie na samym początku, pod jakim pseudonimem czy pod swoim nazwiskiem działasz jako artystka? Od niedawna zmieniłam, bo do tej pory było to Madame Lucy Papillon, ale to był mój ogólny artystyczny i do pisania i pseudonim? Tak. A teraz będzie to Lukasyc.